Halo? Halo? Who is that one? Thieves? Ah, the thieves which stole money from me, 2,500 euro recently. And you want to steal money again from me? Ay, ay, ay. Yes? Who are you? Yes, from Bitcoin Enterprise. From whom? Yes, and what is that? No, no, no. What credit? I don't have any credit. I don't need to recover any credit. I only need to catch the thieves which stole my money. Yes, but you know, it's you are also thieves, so you will not help me. You will just steal money from me, and then you know I will not find you. I don't bother. I will report my case to police, but I didn't have time to do it. So, yes. Well, one time in China, around $2,000. One girl was cheat me on money about 2,500 euro, but. I will try to, I have some, you know, information about her, so I just have to write a case to the police, but I didn't have time to do that, so... What? This happened, I don't know, it's already maybe some time ago. I will have to check on WhatsApp, but this girl disappeared. There was a website, you know, you can check, there was a website called Power. The power something, I don't remember. Yeah. Yes, of course. There was a website which is not existing anymore. So they steal money from people and they are disappearing, you know. That's the system they do. Crypto Power, no, what was the Crypto Power CC? No, something like that, anyway. Me? Oh, what for you need to know? Ah, okay, sorry. No, but you know, I don't need your help with I'm driving now the bus and I don't want to pay a fine, and the fines in Norway are very high. So, I cannot talk now, just, you know, maybe you can call me another time. Okay, yeah. Okay, blessings. Bye bye. Poczekaj, bo muszę słuchawki założyć. Poczekaj, o cholera. Poczekaj, jadę mostem grunwaldzkim. Poczekaj, oj. Cholera, jak wieje. Poczekaj. O, poczekaj, panie. No, halo, poczekaj, prezes. No, gadaj, prezes. No. Halo. Jadę mostem grunwaldzkim. Potem ma przyjechać do mnie do Ogotness i mam je przywieźć do ciebie, bo mówi, że nie mogę wozić, nie mogę nadużywać autobusu. Powiedział mi tak. No.
mną powiedział, że nie mogę nadużywać autobusu i dlatego teraz jadę do Ogotnes, tam zaparkuję autobus w Ogotnes, no i ma po mnie przyjechać i mnie zawieźć tam do ciebie, nie? No. Tak, nie mogę jechać przez Skolewik. A co, chciałeś ze mną jechać do Skolewik, przez Skolewik do Ogotnes? A nie, no to ja wezmę chleba w Ogotnes. Aj, tą paczkę cholera by trzeba było wyjąć. Kurde, kiedy ja tą paczkę wyjmę, jak nie ma czym dojechać nawet. A może pojadę z Salmanem Rushdie? Może on mnie zawiezie? Nie wiem. No ten twój kolega, Rafał. A, kurde, ta... Ale wiesz, ja nie wiem, chyba ta paczka jeszcze nie dotarła, tak mi się wydaje. Bo dostałem e-maila, że ona była w drodze, ta paczka. Że dotrze 14 chyba września. No to jeszcze. No, tak mi się wydaje, że takiego e-maila dostałem skądś. Także na spokojnie. Dobra, ja wezmę ze śmietnika trochę chleba, jak mi się uda tam, bo może podjadę do jakiegoś sklepu z tym. Z tym... Gdzie? Jak teraz będę jechał? Do Ogotnes? A wiem, jest, ale tam nie wiem, czy ja autobusem zatrzymam się, mogę tam? Nie wiem, tam jest trochę mało miejsca chyba. Znaczy, na, mógłbym autobus na... No. Ja wiem, tam jest kiwi, no. No mógłbym, wiesz, mógłbym się zatrzymać, ale cholera. Dobra, no... Bo tam jest przystanek, wiem. Tam jest też przystanek, mógłbym na przystanku postawić ten autobus, tylko jak będą z komunikacji miejskiej jeździć tymi autobusami, nie wiem, czy się nie, wiesz, nie wkurzą na mnie, nie? A, no to może bym się zatrzymał. Dobra, zobaczę, jakie są tam możliwości, bo tam jest chyba mały parking, a wiesz, ten autobus to stara duża krowa. Ale spróbuję, może tam się zatrzymam na przystanku i pójdę do kiwi, to jeśli będą kromki, myślę, że jakieś tam kromki będą, nie? No, to wezmę. Dobra, panie. No, ja tylko rano dzisiaj jadłem, nie? Bo ja, wiesz, żarciem nie było obiadu dzisiaj. Normalnie jak jeździłem z nimi, to były 3 posiłki dziennie, człowieku. Śniadanie, obiad, kolacja. To był rarytas. A teraz już będzie bida. Ci Polacy, człowieku, w hotelach mieszkają, nigdy w autobusach. 400 zł dziennie, niezależnie czy pracuje, czy nie. Do tego, jeśli nie ma posiłku, od 15 do 25 euro. Do tego, jeśli nie pracuje i jest w hotelu, dostaje 400 zł plus 30 euro diety. Także wiesz, także no mówię ci, jeden, teraz w ogóle podnieśli stawki, bo mówisz, że kiedyś to było dziadostwo, nie? Nie było kierowców, wiesz, nie miał kto jeździć i stawki bardzo podnosili. Także dlatego oni zarabiają pomiędzy, widzisz, no ten z Radomia zarobił, chłopak, widzisz, ładne pieniądze, nie? 26 tysięcy, no to człowiek, to przecież ja nigdy tyle w Norwegii nie zarobiłem. No, tylko że wiesz, te napiwki dużo dają, bo oni bardzo dużo napiwków dają ci, jak się jeździ z tymi Koreańczykami, czy z tymi, z Chińczykami, to wiesz, tam są już wszystko ustalone stawki. Wody, bierze całą paletę wody, i tą wodą handlujesz w autobusie, bo te ludzie kupują wodę po ileś tam euro. I z tego jeszcze są duże pieniądze. Także człowieku, no biznes jak cholera, by trzeba było się stąd zawinąć i może jeździć dla firmy w Polsce. I tu przyjeżdżać na pół roku, bo tylko że oni jeżdżą, wiesz, to jak już przyjedzie, to pół roku gdzieś jest od marca do tego. No ale zobacz, jakie pieniądze człowieku zarabia. A ja tu dziaduję, człowiek w autobusie, śpię, po śmietnikach grzebie, żeby jedzenie znaleźć. Proszę ich, żebym co, orzeszki kupił, gdzie jeszcze orzeszki kupuję, później pieniędzy mi nie oddają. Przez zobacz, 13 tysięcy koron mi jeszcze nie oddali, cholery. Ciekawe, czy oddadzą. Jest taki burdel, człowieku, że szkoda gadać. A oni są bardzo, widzę, zorganizowani. Trzeba naprawdę jebnąć tą Norwegię i wziąć się za
za robotę taką konkretną, gdzie można jakieś pieniądze zarobić, a nie takie pieprzenie się z nimi, bo jałmużnę jeszcze do nich prosić, tylko kupuj orzeszki, tylko mało pieniędzy wydawaj, nie za dużo. A i tak jeszcze dziady nie oddały pieniędzy, nawet jak ja nie za dużo pieniędzy oddaję, wydaję. No ale widzisz, niestety. Firma Dziot! Mówię ci, Norwegia już się skończyła. Tutaj już nie ma zarobków. Tutaj tylko zostaje nam śmietniki, zbieranie po śmietnikach butelek, zbieranie po śmietnikach żarcia i zbieranie po śmietnikach jakichś przydasi, które można sprzedać. I tylko tyle. No bo tutaj tylko życie zostaje takiego wagabonda. Takiego, wiesz, śmietnikowca. Tu nic innego nie pozostaje. Także, wiesz, no bida jak cholera, no. Dobra, panie. Także, wiesz, trochę wziąłem z tych, z hoteli, trochę tych pomarańczy, trochę jabłek, to wiesz, jest jakiś owoc. Bo tak to też by nie było co żyć. No. Dobra, no to na razie. Jak coś, to spróbuję tych kromek trochę znaleźć w śmietniku, zobaczę, może się uda. No. Dobra, no to cześć. Przyjeżdżam teraz na Kolb. Przyjeżdżam teraz koło tej stacji tutaj, jak już za Kolbwej było, tu jest Mekonomen. O, teraz Uno X, ty, zlikwidowali XY. Uno X sprowadzili, tutaj na Drotningsviku i tutaj, wiesz, widziałeś? Zlikwidowa. A no tak, przecież nie jeździsz, no. Dobra. Dobra, panie, zatrzymam się na kiwi, pójdę tam na chwilę. Dobra, no to... To na razie, cześć. No nie wiem, może podwiezie. Chyba podwiezie, tam wjedzie na to twoje podwórko. No. Dobra. No to... Dobra, no to cykuj. Szykuj koryto! Koryto! Koryto szykuj! Baraninkę! Baraninkę! No to na wodzie! Na wodzie smaż. Tamte masełka były na tych masełkach takich malutkich. Ja ci bardzo dużo ich przyniosłem. Weź na tych masełkach. Pamiętasz? Bardzo dużo. Dobrze, to dobrze. A masełkach są gdzieś? A masełka są gdzieś? Dobrze, to na masełkach będziemy smażyć. Nie ma problemu. A jakie? A, to dobra. No to na tym będziemy nasmażyć, na masełkach. Gdzieś chyba są, nie? W zamrażarce te masełka. Dobra. Ale szkoda, że nie ma baraninki, wołowinki, by się zjadło. Taka fajna, miam. No ale cóż. Ty! Byłem w hotelu jednym, człowieku, ile żarcia. Normalnie nie do przeżarcia. Ile różnych dań, jak na weselu. Człowieku, lepiej niż na weselu. Człowieku, to już jest rozpusta. To, co ja tam widziałem, tyle żarcia, tyle różnych dań, tyle słodkości różnych, ciast, lodów, owoców, wszystkiego. Człowieku, to no rozpusta. To ja aż wstyd, że takie robią rzeczy w tych hotelach, że tyle tego żarcia jest, różności. No ja tam zjadłem trochę niedużo, wiesz, tam. Wziąłem sobie co nieco, nawet mi się nie chciało tam próbować wszystkiego, bo tylko tam moje standardowe, tam coś tam zjadłem. No. Ale powiem ci, to aż wstyd, to jest grzech, że tyle żarcia serwują tym rozpustnikom. No. To aż wstyd. No. Ale przyjdzie czas, będą gówna z dupy wyżarać. Już niedługo. No, czas zagłady. Zagłady świata. No. Nie, pędzą bimber z liści. Pędzą bimber z liści, a z liści. Z liści, wie.
dobra, ja spotkam. Dobra, dobra, no na razie, no cześć. Parku
Hello, good morning! Good morning!